nie weźmiemy te liny? Manewry skończone, kiedy więc umilkły strzały i zgiełk poligonów zamieniają broń na młotek, siekierę, by przyjść z pomocą tu, gdzie ogrom wysiłku i ryzyka przekracza możliwości cywilnej odwagi. Tam z tyłu, żeby przejść do przodu. Lech! Gwoździe i młotek dawaj! Albo toporek, tę linię trzeba umocować. No jak tam jest? Niemożliwe, panie dyrektorze, w takich warunkach pracować. To, co dotychczas było, to było igranie z ogniem, panie dyrektorze. Tam bez przerwy jeżdżą spychacze, nie spychacze. My mamy utrudnione zadanie i później się może okazać, że przez mierników nie mogą być próby prowadzone. Miernicy chodzą po kładkach szerokości jednej deski, to jest 20 cm nad nurtem Wisły. Z tym się nie możemy pogodzić, bez kamizelek, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. W takich półbucikach chodzą, w półszpilkach, to jest niemożliwe. No. Po prostu grozi zatopienie. Tak, ale jeśli chodzi o półszpilki, to niech sobie kierownik działu mierniczego zabezpieczy ludzi, żeby na taki teren nie przychodzili tak ubrani. Panie dyrektorze, a poza tym zameldować, że chodzą w butach gumowych. Wszystkie rzeczy są ważne, tylko chciałem jeszcze ponadto przypomnieć, że pale są podmywane. Jeżeli będziemy tak długo wszystkie inne ważne rzeczy załatwiali poza przerzutem, to wtedy może nastąpić katastrofa. Projektanci wybrali termin przerzutu na miesiąc sierpień.